Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Hej! Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, chciałabym Wam podziękować za 10 tysięcy subskrypcji na YouTube. Zaczynając ten podcast, nie mogłam nawet marzyć, że będzie słuchany przez tak wielu ludzi. W roli przypomnienia dodam, że zdjęcia do każdej sprawy znajdziecie na moim Instagramie. Miłego słuchania! Dziś przenosimy się do Uddevalla w województwie Västra Götaland, 80 km na północ od Göteborg, drugiego co do wielkości miasta Szwecji. Jest niedziela 17 listopada 2019 roku. Na policję w Uddevalla dzwoni mężczyzna, by zgłosić zaginięcie swojej 17-letniej córki Wilmy Andersson. Ostatni kontakt z zaginioną zgłaszający miał w środę 13 listopada. Matka Wilmy kontaktowała się z nią dzień później. Od tamtej pory Wilma nie daje znaku życia. Jej telefon pozostaje wyłączony. Rodzice kontaktowali się ze znajomymi dziewczyny, jednak nikt jej nie widział. Wilma Andersson mieszka od dłuższego czasu ze swoim chłopakiem Tiszko przy ulicy Göteborgsvägen 23C w Uddevalla. Ojciec był kilka razy pod drzwiami mieszkania, jednak nikt nie otwierał. Zaglądał przez otwór na listy i jest pewny, że pomiędzy jego wizytami ktoś w mieszkaniu był. Próbował również nawiązać kontakt z Tiszko, jednak do tej pory mu się to nie udało. Mężczyzna pojechał również do rodziców Tiszko. Para często u nich bywała. I tym razem nie zastał nikogo w domu. Jasmin, policjantka, która przyjęła zgłoszenie, kontaktuje się telefonicznie z Tiszko. Rozmowa trwała 2 minuty. Chłopak mówi, że sam nie ma kontaktu z Wilmą od czwartku 14 listopada. Tego dnia rozstali się po kolejnej kłótni. Tiszko nie ma pojęcia, gdzie udała się Wilma. Usunął jej numer telefonu, więc nie może się z nią skontaktować. Godzinę później Jasmin ponownie dzwoni do Tiszko. Prosi go, by sprawdził, czy Wilma nie jest na strychu. Jasmin otrzymała bowiem informację od rodziców poszukiwanej, że podczas jednego z wcześniejszych rozstań dziewczyna próbowała popełnić samobójstwo na strychu. W trakcie dalszej rozmowy z Jasmin, Tiszko udaje się na górę, by sprawdzić to, o co prosi policjantka. Słychać, jak kolejno otwiera drzwi i idzie na górę po schodach. Po chwili chłopak informuje Jasmin, że Wilmy nie ma na strychu. Operatorka sprawdza pobliskie szpitale i oddziały psychiatryczne. To działanie jest jednym z pierwszych na liście zadań, które wykonuje policja po przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu.
W żadnym ze szpitali jednak nie odnajduje dziewczyny podobnej do Wilmy. Rodzina nastolatki kilkakrotnie kontaktuje się z policją, by uzupełnić zgłoszenie. Matka Wilmy opowiada, że podczas ostatniej rozmowy z córką w czwartek Wilma poprosiła o pieniądze na dentystę, którego miała odwiedzić w piątek. Policjantka powtarza matce słowa Tiszko o kłótni i rozstaniu. Matka mówi, że Wilma zawsze kontaktowała się z nią lub z ojcem, gdy się kłócili, co tym razem nie miało miejsca. To bardzo niepokoi rodzinę. Następnego ranka policja ponownie kontaktuje się z rodziną zaginionej. Matka Wilmy podaje dokładną godzinę ostatniej rozmowy z córką. Było to 14 listopada o godzinie 17:03. Rozmowa trwała niecałe 2 minuty. Wspomniała ona również, że odwiedziła mieszkanie Tiszko. Chłopak był pod wpływem narkotyków. W mieszkaniu czuć było zapach haszyszu. Matka Wilmy przeszła po mieszkaniu, by upewnić się, że dziewczyna nie ukrywa się przed rodzicami. Tiszko nie wykazywał zainteresowania. Krótko odpowiadał na pytania. Na przedpokoju leżały klucze Wilmy. Dziewczyna zawsze miała je ze sobą. Nawet przy rozstaniach z Tiszko była to jedyna rzecz, której nigdy nie oddawała. Mogła zostawić wszystkie swoje rzeczy, ale klucze zawsze zabierała ze sobą. Tiszko stwierdził, że zabrał je Wilmie, wręcz wyrwał je od niej. Mama zauważyła również, że w jednej z szaf nadal leżały wszystkie kosmetyki Wilmy. Nawet te, których dziewczyna używała na co dzień. Po przeszukaniu mieszkania matka poprosiła, by Tiszko otworzył drzwi na strych. Chłopak bardzo niechętnie zgodził się to zrobić. Po wizycie u Tiszko zaniepokojona mama spotkała się z jedną z koleżanek Wilmy. Ta niestety potwierdza obawy rodziców. Coś tutaj nie pasuje. Wilma nigdy wcześniej nie uciekała w ten sposób. Zawsze kontaktowała się z najbliższymi. Kolejnym działaniem rodziny jest kontakt z rodzicami Tiszko. Oboje twierdzą jednak, że nie mieli pojęcia, że doszło do rozstania. Nie wiedzą, gdzie Wilma może się podziewać. Po przyjeździe do domu matka Wilmy kontaktuje się z dozorcą budynku, w którym mieszka Tiszko. Wyjaśnia, że jej córka zaginęła, w związku z czym prosi o możliwość przeszukania wszystkich pomieszczeń w budynku, do których dozorca ma dostęp. Razem przeszukują ponownie strych, pralnię oraz piwnicę. Informacja o zaginięciu 17-letniej Wilmy Andersson rozpowszechniona została w błyskawicznym tempie. Media bardzo szybko zainteresowały się tą sprawą. W porannym wydaniu wiadomości w lokalnym radiu PFIRA również nadano informację o zaginięciu nastolatki. En 17-årig flicka har försvunnit och sågs senast när hon var i Uddevalla. Siostra zaginionej utworzyła post na Facebooku, w którym błagała o pomoc w jej odnalezieniu. 17-letnia Wilma Andersson od pewnego czasu mieszkała ze starszym od siebie o 5 lat Tiszko w jego mieszkaniu. Mimo swojego młodego wieku, Wilma była odpowiedzialną osobą. Przed przeprowadzką do Tiszko dziewczyna mieszkała u swojej siostry. Konflikt rodzinny sprawił, że rodzice Wilmy nie rozmawiają ze sobą od 17 lat. Mimo to dziewczyna utrzymywała stały kontakt z rodzicami. Wcześniej mieszkała ze swoim ojcem, jednak ze względu na to, że jego dom był na wsi i z dala od Uddevalla, dojazd do szkoły zajmował jej masę czasu.
dziewczyna, nie chciała u niego zostać. Wilma poznała Tiszko jesienią 2017 roku. Miała wtedy 15 lat. Tiszko często pojawiał się w mieszkaniu u jej siostry. Para dużo czasu spędzała również u jego rodziców, gdzie wtedy mieszkał. W lutym 2018 roku Wilma wprowadziła się tam. Ich związek był burzliwy. Często sprzeczali się, rozstawali, a następnie wracali do siebie. W listopadzie 2018 roku Tiszko dostał mieszkanie przy ulicy Jeteboriswegen w Udewala, gdzie zamieszkał razem z Wilmą. Jak na młodych ludzi radzili sobie całkiem nieźle. Czasami finansowo wspierali ich rodzice. Tiszko pracował, Wilma dorabiała w różnych miejscach i robiła kurs na prawo jazdy. 22-letni Tiszko przybył do Szwecji w wieku 8 lat z Iraku. Dorastał w Udewala, gdzie mieszkał ze swoim ojcem i macochą. Po ukończeniu szkoły kilka razy zmieniał zatrudnienie. Praca jako asystent dla starszych ludzi odpowiadała mu najbardziej. Pierwsze fizyczne poszukiwania Wilmy Andersson zorganizowano już w poniedziałek 18 listopada, dzień po zgłoszeniu zaginięcia. Organizacja FIK była tą, która jako pierwsza rozpoczęła poszukiwania nastolatki. Do FIK może dołączyć każdy, kto chce pomóc. Ochotnicy, których zebrało się ponad 50, przeczesywali okolice Udewala. W poszukiwaniach uczestniczyły również psy tropiące. Policjanci starali się uzyskać jakikolwiek trop. Wieczorem tego dnia na policję dzwoni sąsiad Tiszko, do którego również doszła wiadomość o poszukiwaniach Wilmy. Zeznał on, że w czwartek 14 listopada, a więc w dniu zaginięcia dziewczyny, słyszał kłótnię dochodzącą z ich mieszkania. Jest pewny, że o godzinie 18 słychać było odgłosy awantury, które po pewnym czasie nagle ustały. Późnym wieczorem 18 listopada policja odgrodziła teren leśny w okolicy Udewala, gdzie odnaleziono kilka przedmiotów, między innymi buty. Na miejsce wezwano techników kryminalnych. Jest 19 listopada 2019 roku, wtorek. Wczesnym rankiem policjanci oraz FIK wznawiają poszukiwania 17-letniej Wilmy Andersson. Niedługo później dołącza również organizacja Missing People. Przeszukiwane są okolice Udewala, w których dziewczyna mogłaby się znajdować. Policjanci przeszukują również miejscowość, w której mieszka ojciec zaginionej. Jungsile to miejscowość położona około 20 km na południe od Udewala. Założyciel organizacji FIK, która prowadziła poszukiwania nastolatki, potwierdził w wywiadzie dla Expressen, że odnalezione poprzedniego wieczoru przedmioty mogły należeć do Wilmy. W lesie zabezpieczono parę spalonych butów oraz część okularów, które według bliskich mogły należeć do dziewczyny. I jeszcze tego samego ranka jeden z policjantów drogówki skontaktował się z Anet, która pracowała nad sprawą zaginięcia 17-latki z Udewala. Dziś rano zdał sobie sprawę, że pewne wydarzenie z dnia, w którym ostatnio widziano Wilmę, z pewnością ma znaczenie dla śledztwa. Po godzinie 21 dnia 14 listopada 2019 roku policja otrzymała kilka zgłoszeń o mężczyźnie, który spacerował wzdłuż autostrady. Kierowcy dzwonili, niepokojąc się, że spacerowicz jest ledwo widoczny i że może dojść do nieszczęścia.
Na miejsce wysłano patrol policji. Mężczyzna, którego szukali, był ubrany na czarno i szedł wzdłuż autostrady. Policjanci podjechali do niego i zatrzymali radiowóz. Na pytanie, co robi na tak ruchliwej drodze, mężczyzna odpowiedział, że próbuje dostać się do domu. Opowiedział, że wcześniej tego dnia wdał się w bójkę z kolegami w centrum Udewala. Bardzo się tym zdenerwował i postanowił pojechać do rodziny do Göteborg, by odpocząć kilka dni. Planował również wziąć wolne w pracy. W pociągu zmienił jednak zdanie i wysiadł na stacji Wiąsile. To około 20 km od Udewala. Postanowił wrócić do domu pieszo. Policjanci zauważyli również, że jego ubrania były ubrudzone błotem. Na pytanie, dlaczego tak wygląda, odpowiedział, że to pobójcy w centrum. Mężczyzna nie miał na sobie kurtki, co zdziwiło policjantów. O tej porze robi się dość zimno. Funkcjonariusze wylegitymowali go, a następnie odwieźli do domu. 19 listopada, tuż przed telefonem do Anet, policjant dowiedział się, że mężczyzna spacerujący po autostradzie to chłopak z zaginionej Wilmy Andersson. Zebrane do tej pory informacje sprawiają, że śledczy zmieniają rubrykę przestępstwa z zaginięcia na tak zwane zdarzenie specjalne. Pod taką rubryką może kryć się zarówno porwanie, jak i morderstwo. Dzięki takiemu działaniu śledczy uzyskują dostęp do większej ilości personelu oraz sprzętu potrzebnego w poszukiwaniach. Prokuratura zarządziła również zatrzymanie Tiszko. Policjanci skontaktowali się z dozorcą, by ten otworzył drzwi mieszkania podejrzanego. Tiszko spał na sofie przykryty kocem, gdy policjanci weszli, by dokonać zatrzymania. Chłopak zostaje przewieziony na komisariat, gdzie o godzinie 11:25 śledczy przedstawiają mu zarzut morderstwa Wilmy Andersson w miejscu jak na razie nieznanym. Tiszko odrzuca oskarżenia, mówiąc, że jest to głupie gadanie. Na pytanie, czy wie, gdzie znajduje się Wilma, odpowiada przecząco. Media raportują o zatrzymaniu chłopaka Wilmy. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, a poszukiwania nastolatki trwają. Ponad 300 osób zarówno z FIK, jak i z Missing People przeszukują okolicę. Ludzie starsi, którzy nie mogą uczestniczyć w poszukiwaniach, przychodzą z termosami wypełnionymi ciepłą kawą oraz drożdżówkami dla ochotników pomagających odnaleźć Wilmę. Policja z okolicznych regionów jest na miejscu z psami tropiącymi. Wezwano również nurków, by przeszukali rzekę przepływającą przez Udewala. O godzinie 13:30 do mieszkania Tiszko przybywają technicy kryminalni. Niemal od razu zauważają ślady krwi na ścianach na wysokości kontaktów. Dywan w salonie również był poplamiony krwią. Zdecydowano się użyć środka o nazwie Blue Star, który w reakcji ze śladami biologicznymi świeci pod lampą ultrafioletową. Ślady odnaleziono niemal w całym mieszkaniu. Wykonano testy i potwierdzono, że była to krew ludzka. W jednej z większych plam krwi widoczny był odcisk stopy. Linoleum w łazience było poprzecinane. Dziury sugerowały użycie noża. Ogólne wrażenie, jakie odnieśli technicy, było takie, że ktoś starał się zmyć ślady krwi. Tiszko nadal, mimo nacisków i nowych informacji, pozostawia pytania śledczych bez odpowiedzi. W większości przesłuchań mężczyzna milczy. Karta bankomatowa Wilmy była użyta kilka razy, zarówno w dniu, w którym widziano ją po raz ostatni, jak i kilka dni później.
Śledczy sprawdzili nagrania z monitoringu w sklepach. Karta użyta została przez Tiszko. 22 listopada 2019 roku sąd przychylił się do wniosku o tymczasowe aresztowanie Tiszko. Jest poniedziałek 25 listopada 2019 roku. Na policję dzwoni pracownik śmieciarki. Podczas wywozu śmieci ze śmietnika, z którego korzystał aresztowany mężczyzna, pracownik zobaczył torbę plastikową, na której widniała kartka z danymi mężczyzny. Z ciekawości uchylił zawartość i zobaczył, że w środku znajduje się materiał pokryty krwią. Policjanci zabezpieczyli materiał i odnaleźli kolejne dwie torby. W środku znajdowały się poszewki na poduszki oraz materiał używany do ich wypełniania. Były one poprzecinane oraz pokryte krwią. Listopada szwedzka policja kontaktuje się z Europolem. Pilnie potrzebują psa tropiącego, który specjalizuje się w wykrywaniu zapachu zwłok. Niemiecka policja oferuje swą pomoc. Następnego dnia technicy kryminalni, którzy przeprowadzali pierwsze przeszukanie mieszkania Tiszko, wracają do niego ponownie, aby przygotować je na przybycie psa tropiącego. Tym razem po otwarciu drzwi do mieszkania dostrzegają bardzo charakterystyczny zapach rozkładu zwłok. Ustalono, że dochodzi on z garderoby w sypialni. Po jej otwarciu na najwyższej półce, gdzie leżała walizka kabinowa, zauważono ślady krwi. Wyglądało na to, że wyciekła ona z torby. Podejrzewa się, że w środku znajdują się części ludzkiego ciała. Technicy, nie ruszając walizki, opuszczają mieszkanie i zostawiają je w rękach niemieckiego policjanta z psem tropiącym. Jest on wyszkolony do wykrywania tylko i wyłącznie zapachu zwłok. Już po kilku minutach pies zaznaczył łóżko. Aby pies mógł wykryć zapach zmarłej osoby, musi ona leżeć co najmniej 15 minut w owym miejscu. Pies zainteresował się również garderobą. Po opuszczeniu mieszkania przez psa tropiącego, technicy ostrożnie wyciągają walizkę z szafy. Widać wyraźnie, że znaleziona w garderobie plama krwi wyciekła z walizki. Po jej otwarciu technicy zauważają pakunek z taśmy oraz folii aluminiowej. Walizka zostaje zabezpieczona i natychmiast przewieziona do Zakładu Medycyny Sądowej w Göteborgu. Lekarz medycyny sądowej Sonny Carlson przystąpił do pracy. W walizce kabinowej odnalazł pakunek w folii aluminiowej, który oblepiony był taśmą. Po jego otwarciu wszelkie nadzieje na odnalezienie Wilmy żywej zostały rozwiane. 29 listopada o godzinie 14 pojawiła się informacja prasowa, w której policja potwierdza, że odnaleziona część ciała należy do poszukiwanej od ponad 2 tygodni Wilmy Andersson. Nie ma wątpliwości, że dziewczyna nie żyje. Śledczy zapoznają się ze wstępnym raportem lekarza medycyny sądowej. Odnaleziona część ciała to głowa 17-latki. Patolog wyjaśnia, że odnalazł wiele urazów głowy, które powstały zarówno przed, jak i po śmierci. Ustalenie przyczyny zgonu jest niemożliwe. Aresztowany Tiszko zaprzecza oskarżeniom. Nie potrafi wyjaśnić, w jaki sposób część ciała znalazła się w mieszkaniu. Poszukiwania reszty ciała nie ustają. Wielu ochotników pomaga w przeczesywaniu lasu.
Nurkowie mimo mroźnej pogody przeszukują pobliskie jeziora i rzeki. Prokuratura obawia się, że bez ustalenia, w jaki sposób zmarła Wilma, oskarżenie Tiszko o morderstwo będzie bardzo ciężkie. Podczas prowadzonego śledztwa Tiszko przebywa w areszcie, gdzie nie wykazuje żadnych skrupułów w związku ze śmiercią swojej dziewczyny lub oskarżeniami wobec niego. Okres aresztowania przedłuża się i mężczyzna odczuwa skutki izolacji. Zostają mu przepisane środki uspokajające. Ze względu na dobro śledztwa wiele faktów i informacji jest utrzymywane w tajemnicy do czasu złożenia aktu oskarżenia. Jest środa 13 maja 2020 roku. Od zaginięcia Wilmy Anderson minęło już pół roku. Tiszko nadal przebywa w areszcie. Prokuratura składa wreszcie akt oskarżenia wobec 23-latka. Po raz pierwszy wychodzi na jaw, że odnaleziona część ciała ukryta była w mieszkaniu Tiszko w walizce kabinowej. Według prokuratury mężczyzna dokonał morderstwa oraz zbezczeszczenia zwłok swojej dziewczyny Wilmy w ich wspólnym mieszkaniu, na co wskazują liczne ślady krwi znalezione na miejscu przestępstwa. Mimo iż przyczyna śmierci nie mogła zostać ustalona, prokuratura jest pewna, że dowody zgromadzone w tej sprawie są wystarczające, by udowodnić winę oskarżonego. Tuż po konferencji prasowej, na której prokurator przedstawił zarzuty, Tiszko próbuje popełnić samobójstwo. Okazało się, że nie zażywał tabletek, które codziennie dostawał, a odkładał je. W szpitalu otrzymał odpowiednią pomoc i wrócił do aresztu. Media raportowały na bieżąco o wydarzeniach. W dniu złożenia oskarżenia protokół ze śledztwa stał się dostępny dla opinii publicznej. Przesłuchania i zebrane dowody były dostępne dla każdego, nawet dla oskarżonego, który do tej pory nie wiedział dokładnie, jakimi dowodami dysponuje prokuratura. Przesłuchiwani członkowie rodzin i znajomi wspominali o tym, jak wyglądał związek Wilmy i Tiszko. Wielu świadków wspominało o rozstaniach i powrotach. Wilma wielokrotnie wychodziła z domu po kłótniach. Zawsze jednak kontaktowała się z kimś, by otrzymać wsparcie, a po kilku dniach wracała do Tiszko. Próba samobójcza dziewczyny dla wielu świadków nie miała miejsca. Wilma nie miała żadnych śladów, które potwierdzałyby, że faktycznie do tego doszło. Zdarzenie to miało mieć miejsce 3 tygodnie przed zaginięciem Wilmy. Po tym incydencie para rozstała się, a dziewczyna przeniosła się do przyjaciółki na jakiś czas. Tiszko miał udać się w podróż do USA, gdzie planował zostać około roku. Wielu świadków zeznało, że miał obsesję na punkcie Donalda Trumpa. Tiszko miał wyjechać na początku listopada. Podczas jego nieobecności zgodził się, by Wilma została w jego mieszkaniu. Po tygodniu spędzonym u przyjaciółki, dziewczyna wróciła do Tiszko. Chłopakowi nie udało się wyjechać do USA. Został odesłany do Szwecji z lotniska, gdyż jego wiza była sfałszowana. Proces rozpoczął się 26 maja. Z zeznań matki Wilmy wynikało, że jej córka bardzo kochała Tiszko. Ich związek był burzliwy i pełen sprzeczek. Tiszko manipulował Wilmą i izolował ją od rodziny i znajomych. To potwierdziły również przyjaciółki dziewczyny.
Oskarżony był bardzo zazdrosny o Wilmę. Znęcał się nad nią psychicznie. Po większych kłótniach Wilma opuszczała mieszkanie, do którego jednak wracała po pewnym czasie. Raz zdarzyło się, że kilka dni spędziła u swojej przyjaciółki. Matka wspomniała również, że słyszała, że Wilma próbowała powiesić się na strychu po jednym z rozstań z Tiszko. Mężczyzna zdążył jednak uratować jej życie. Matka ma wątpliwości, czy ta sytuacja miała miejsce. Nie widziała bowiem żadnych śladów na ciele córki. Ojciec Wilmy zeznał, że był przeciwny związkowi z Tiszko. Chciał, aby córka została u niego i skupiła się na nauce, jednak ona odmawiała. Z początku uważał, że chłopak Wilmy jest bardzo ułożonym człowiekiem. Nie miał nic przeciwko jego osobie. Nie miał pojęcia o tym, że znęcał się psychicznie nad jego córką. Po jednej z kłótni Tiszko skontaktował się z ojcem Wilmy w środku nocy i powiadomił go, że dziewczyna chciała powiesić się w sypialni. Następnego ranka przyjechał po córkę i odwiózł ją do przyjaciółki. Wilma nie chciała rozmawiać o wydarzeniach z poprzedniej nocy. Zaprzeczyła jednak, jakoby jej intencją było odebranie sobie życia. Ojciec nie zauważył, by miała jakiekolwiek ślady. Siostra zamordowanej opowiedziała, że Tiszko miał stałą kontrolę nad życiem Wilmy. Na Snapchacie cały czas sprawdzał jej lokalizację, a jeśli dziewczyna wyłączyła tą funkcję, robił jej awantury. Według siostry mężczyzna decydował również o ubiorze nastolatki. Posiadał wszystkie hasła do portali, na których Wilma miała konta. Któregoś razu Wilma opowiedziała siostrze, że Tiszko napluł jej w twarz po tym, jak jedzenie przez nią przygotowane mu nie smakowało. Siostra wspomniała również, że Tiszko przynajmniej 10 razy zakończył ich związek. Za każdym razem, gdy dochodziło do rozstania, Wilma dzwoniła do siostry. 10 listopada 2019 roku Wilma spotkała się z nią i wspomniała, że zastanawiała się nad zakończeniem związku z Tiszko. Mówiła, że stał się on religijny i wykazywał coraz większe uwielbienie dla Donalda Trumpa. To był pierwszy raz, kiedy Wilma chciała zostawić Tiszko. Zawsze to on kończył związek. Przyjaciółka Wilmy zeznała, że z początku związek oskarżonego z nią był całkiem normalny. Z czasem jednak Tiszko był coraz bardziej zazdrosny i wyżywał się na dziewczynie zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Raz uderzył ją z pięści i Wilma straciła przytomność. Według przyjaciółki Tiszko kontrolował Wilmę na każdym kroku. Kolejna przyjaciółka Wilmy zeznała, że Tiszko zmienił się od 2019 roku. Do tego czasu związek pary był całkiem normalny. Później zaczęły się problemy. Tiszko wyrzucił Wilmę z mieszkania kilka razy. Przyjaciółka potwierdza, że Wilma opowiedziała jej o tym, jak straciła przytomność. Dodała również, że widziała się z Wilmą dzień przed jej zaginięciem. Dziewczyna wspomniała, że Tiszko zachowuje się dziwnie. Oskarża ją o współpracę z przeciwnikami Donalda Trumpa i przezywa ją od diabłów. Wilma była gotowa zostawić Tiszko. Uczucia, jakie do niego miała, wygasały. Oskarżony zeznał, że gdy poznał Wilmę, była praktycznie bezdomna. Jej dotychczasowe życie było bardzo chaotyczne. To on pomógł jej je uporządkować i zapewnił jej dom. Wychowanie Wilmy nie było najlepsze. Była młoda i dobrze wyglądała. Jednak nie wiedziała wiele o tym, co ludzie myślą.
Kilkakrotnie upominał ją, by nie nosiła prowokacyjnych ubrań, jednak nie był to sposób jej kontrolowania. Odrzucił również oskarżenia siostry Wilmy o tym, że notorycznie sprawdzał jej lokalizację. Tiszko zeznał, że związek z Wilmą był bardzo dobry. 99% to dobre chwile. Czasami się kłócili. Według niego dziewczyna opuściła mieszkanie 2 razy po kłótniach. Raz spędziła kilka dni u swojej przyjaciółki. Jej próba samobójcza miała miejsce po tym, jak pokłócili się o jego wyjazd do USA. Wilma nie chciała, aby jechał, dlatego wzięła sznur od szlafroka i poszła na strych. Tiszko pobiegł za nią i odnalazł ją, gdy wisiała i cała się trzęsła. Po próbie samobójczej skontaktował się z ojcem Wilmy, który przyjechał po nią. Po tym wydarzeniu dziewczyna mieszkała kilka dni u swojej przyjaciółki. Wróciła do domu 1 listopada 2019 roku. Tiszko w dalszych zeznaniach zaprzecza, że podczas ich związku znęcał się nad Wilmą. Zaprzecza również, że dziewczyna miała z nim zerwać. To on zakończył związek 14 listopada. Kłótnia, jaka się między nimi wywiązała, zaczęła się od rozmowy o ekonomii. Później Wilma zarzuciła mu, że jest jej niewierny. Wykrzyczeli sobie wiele rzeczy i po pewnym czasie Wilma opuściła mieszkanie. Po kilku minutach wyszedł za nią, jednak nigdzie nie mógł jej znaleźć. Postanowił pojechać do Göteborgi, gdzie mieszkała jej siostra. Na stacji w Jungsile zobaczył bardzo podobną dziewczynę do Wilmy, dlatego wysiadł z pociągu. Nie była to jednak ona. Po sprawdzeniu, że następny pociąg będzie dopiero za godzinę, postanowił pójść pieszo do domu. To właśnie wtedy podjechał patrol policji i policjanci odwieźli go do Udevala. Od tej pory nie opuszczał mieszkania do dnia 18 listopada. Wtedy to poszedł do pracy. Wieczorem pojechał do rodziców. Następnego dnia poszedł do pracy, a w przerwie przyjechał do domu. Chwilę później przyjechała policja i dokonała aresztowania. Sąsiedzi Tiszko i Wilmy wspominali, że bardzo często słychać było kłótnie z ich mieszkania. W dniu, w którym zaginęła Wilma, słyszeli krzyki, które ustały nagle po pewnym czasie. Technicy kryminalni opowiedzieli o swoich odkryciach. Znaleziono wiele śladów krwi należących do Wilmy w mieszkaniu oskarżonego. Po użyciu przez techników środka Blue Star widać było, że ktoś starał się posprzątać krew. To jest jednak niemalże niemożliwe. Ślady biologiczne są bowiem bardzo trudne do usunięcia. Blue Star wykrywa je nawet jeśli nie są widoczne gołym okiem. Znaleziono również odcisk stopy Tiszko, który został odbity, gdy krew była jeszcze świeża. W mieszkaniu znajdowała się taśma, która była ubrudzona krwią zarówno Wilmy, jak i Tiszko. Również na wewnętrznej, klejącej się stronie. W kuchni było kilka noży. Na jednym z nich zabezpieczono krew oraz kawałek tkanki należącej do Wilmy. W sypialni w garderobie numer 3 odnaleziono walizkę kabinową. W środku odnaleziono głowę Wilmy owiniętą w folię aluminiową. Na owej folii zabezpieczono odciski palców oskarżonego. Według specjalistów odnalezione ślady wskazują na to, że Wilma Andersson została mocno pobita w salonie w mieszkaniu Tiszko. Na to wskazują liczne ślady krwi na ścianach, fotelu, dywanie i na szafkach.
Możliwe jest, że właśnie w tym miejscu zmarła. Ustalono również, że ciało Wilmy leżało przynajmniej 15 minut w łóżku, co potwierdził pies tropiący, wyczuwając w tym miejscu zapach martwego ciała. Sąd pierwszej instancji wydał wyrok 27 lipca 2020 roku. Tiszko został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności za morderstwo i zbezczeszczenie zwłok 17-letniej Wilmy Anderson. Sąd nie znalazł żadnych okoliczności łagodzących, mimo iż oskarżony nie przyznał się do winy. Po zapoznaniu się z wyrokiem, adwokat oskarżonego złożył apelację. Według niego, bez poznania przyczyny śmierci nastolatki, nie powinno być mowy o wyroku skazującym za morderstwo. Wyrok sądu apelacyjnego zapadł 23 października 2020 roku. Sąd dokonał w dużej mierze takiej samej oceny jak sąd pierwszej instancji, biorąc pod uwagę to, co zostało zbadane w związku z morderstwem. Zaznaczono jednak, że część opisu przestępstwa dotycząca charakteru przemocy, która doprowadziła do jej śmierci, nie została udowodniona. Nie ma dowodu, że zabójca zamierzał zabić ofiarę. Wyrok dożywocia został zmieniony na 18 lat pozbawienia wolności. Sprawę Wilmy śledziłam od momentu zaginięcia dziewczyny. Wielu z Was wysyłało mi linki do artykułów o tej sprawie. Odcinek przekładałam wiele razy, by doczekać wyroku sądu apelacyjnego. Mimo wyroku i wyjaśnień prokuratury, wielu ludzi nadal czuje, że sprawa nie została rozwiązana. Wątpliwości co do winy skazanego wykazał jeden z najbardziej doświadczonych techników kryminalnych w Szwecji, Sonny Björk. Podczas pierwszego procesu podważył dowody, jakimi dysponowała prokuratura. Nie wykluczył on bowiem możliwości, że ktoś inny dokonał morderstwa. Według niego zebrany materiał nie jest wystarczający, by potwierdzić, że Wilma została zamordowana. Nie jestem ekspertem, jednak ciężko byłoby mi uwierzyć, że Tiszko nie miał nic wspólnego ze śmiercią 17-latki. Wiele pytań nadal pozostaje bez odpowiedzi. Jedno to najważniejsze, gdzie jest reszta ciała Wilmy? Poszukiwania nie zostały zakończone. Wolontariusze organizują się w mediach społecznościowych, a następne przeszukanie jeziora odbędzie się 31 października. Jeśli ktoś z Was mieszka w okolicy i chce pomóc dołączyć do grup, linki zostawię w opisie. Specjalne podziękowania dla moich patronów, którymi w tym miesiącu są Lidia, Martyna, Agnieszka, Paweł, Małgorzata, Magdalena, Michał, Paulina, Maria, Sebastian, Krysia, Emcio, Aleksander, Ewa, Michał, Krzysztof, Wanda, Aleksandra, Łukasz, Jakub, Karolina, Igor, Paweł, Monika, Marcin, Rafał, Ola, Mobi, Agnieszka, Witold, Asaselo, Łukasz, Joanna, Piotrek, Katarzyna, Tomasz, Agnieszka oraz Sławek. Wielkie dzięki. Do usłyszenia. En 17-årig flicka har försvunnit och sågs senast när hon var i Uddevalla. Flickan ska vara borta sedan mitten på förra veckan och hon anmäldes försvunnen under helgen. Jag har ingen aning hur det känns att vara hatad och främling här för något man aldrig skulle kunna göra. Vi lever i en värld fullt med kriser och hat. Det finns inte tillräckligt med vansinne i den här världen för att jag skulle vara den som är där. Jag har skött mig ut med hela livet, betalat skatt varje månad sedan jag tog studenten, varit generös mot allt och alla,
utfört alla mina samhällsplikter. I den här frågan är min oskuld obestridlig och mitt frikännande oundvikligt. Det var inte jag, och jag kommer bli frikänd. Vare sig det är nu, om 30 år, efter jag dör, eller om det så är det sista som händer inom tidens existens, jag kommer bli frikänd.